Witajcie. Oglądając tego typu filmiki, które właśnie Wam tutaj wrzuciłem, można by sobie pomyśleć, no dzieje się na tej Korsyce, co nie, jakieś tam grupa młodych jest jakimś goni, tu jakieś zamieszki, nie wiadomo co. Oczywiście jak wszędzie coś tutaj się też dzieje, ale nie do końca jest to tak, jak to wygląda. Zaraz Wam powiem dokładnie, co tam się wydarzyło. Odwróciłem tylko kamerę, żebyście mieli fajniejszy widok niż moja gęba. Przy okazji zwiedzimy sobie tutaj trochę okolice, miejsca, w którym ja pracuję. Dobra, wracając do filmików, które puściłem na początku. W pierwszym widzimy grupę młodych ludzi biegnących, gojących kogoś. Co się stało? To było latem tego roku, chyba w sierpniu. Dwóch młodych chłopaków zaatakowało i dźgnęło nożem trzeciego. Stali w jakiejś kolejce do jakiegoś fast fooda, jakaś tam wymiana słów. No i ta dwójka poszła za tym pierwszym i dźgnęli go nożem. Bodajże trzy razy, nic mu się nie stało, chłopak żyje, wszystko w porządku. Ofiarą był Korsykanin. Napastnikami byli, wiecie, ci, którzy przyjeżdżają wzbogacać Europę kulturowo. Co się stało? Tego samego wieczoru, kilka godzin później, jak grupa między 50 a 60 osób z tego miasteczka, z którego pochodził chłopak, który został dźgnięty, zebrali się. Odnaleźli jednego, tego, który akurat trzymał nóż, spuścili mu łomot, spalili mu samochód i obsmarowali graffiti jego dom. Po prostu napisali, że wynocha z Korsyki. Wiadomo, kto ma się wynieść z Korsyki. W drugim przypadku była taka sytuacja, że dwóch urzędników tutaj miasta Ajaccio udali się po prostu na taką, no, trochę gorszą dzielnicę, gdzie wiadomo, że jest handel narkotykami. Oni po prostu mają zadanie rozmawiać z młodymi, różne raporty pisać, tego typu sprawy. No i akurat natknęli się na dwóch dealerów narkotyków, również osoby spoza Korsyki, spoza Francji również. I co się stało? Grożono im śmiercią. Powiedziano im, że jeżeli wrócą jeszcze raz na tą dzielnicę, no to już z niej nie wyjdą. Sprawa się nagłośniła i po prostu na drugi dzień rano na tą dzielnicę wyszło kilkaset mieszkańców tych bloków i zaczęli tych dealerów wyzywać, wołać, powiedzieli im, dobra, jeżeli macie jaja, to wyjdźcie, pokażcie się. Oczywiście nikt nie wyszedł, zabarykadowali się w swoich mieszkaniach, pozamykali żaluzje. No i tutaj ludzie również obsmarowali, graffiti otagowali pewne sklepy, takie rolety i ściany, pisząc hasła narkotyki precz z Korsyki. No i pewne osoby również precz z Korsyki. Jaki można z tego wyciągnąć wniosek? Można wziąć sprawy w swoje ręce? Pacyficznie? Można. Działa to? Działa. Nawet powiem szczerze, że niektórzy dziennikarze, oczywiście tutaj z kontynentu, niektórzy politycy są zaskoczeni tym, jak sprawnie to działa. To, że wiadomo, policja nie zawsze może, tutaj prawo nie zawsze jest po ich stronie, nie zawsze mają takie możliwości. Tutaj ludzie po prostu, tak jak już mówiłem w poprzednim jednym filmiku, wrzucę wam tutaj link gdzieś tutaj, w temacie bombowa Korsyka, że Korsykanie nie dają sobie dmuchać w kaszę, nie dają sobie tutaj dyktować warunków, jak mają żyć i z kim, i co, i jak.
są nacjonalistami, są dumni z tego, kim są, nie uważają się za Francuzów, już bardziej za Włochów, jeżeli już, to bardziej za Włochów, ale uważają się przede wszystkim za Korsykanów. Bronią swoich praw, bronią swojej ziemi, bronią bezpieczeństwa ludzi, którzy tutaj żyją i to jest naprawdę zajebiste. Myślę, że wiele państw, a przede wszystkim miast europejskich, na zachodzie przede wszystkim, powinno brać z tego przykład, bo naprawdę można coś z tym zrobić. Tak więc mogłoby się wydawać, że Korsyka jest niebezpieczna i owszem, ona może być niebezpieczna, tylko właśnie pytanie jest dla kogo? Dla jakiego typu ludzi? Bo powiem wam szczerze, że dla normalnych, pracujących tutaj ludzi, nie muszą być Korsykanami, jest tu naprawdę bardzo fajnie. Teraz, tak jak już kiedyś mówiłem, jak ktoś przyjeżdża tutaj robić syf, rozrabiać, nie wiadomo co, chce tutaj się panoszyć, no to prawdopodobnie będzie miał złe wspomnienia z Korsyki. Tutaj się przebije kilka milionów turystów rocznie, nic im nikomu nie grozi. Tutaj ludzie chodzą sobie, dla przykładu, kobiety mogą sobie iść w środku nocy, w samym bikini, po plaży, nikt ich nie zaczepia. Bynajmniej nie, jeżeli ktoś się podrywa, to jest co innego. Mi chodzi o zaczepianie takie, jak to ma miejsce w większości europejskich dużych miast obecnie. Wiadomo dobrze, o co chodzi. I tutaj muszę powiedzieć, że Ajaccio na przykład w roku 2023 okazało się, no, że jest najbezpieczniejszym miastem ze wszystkich francuskich miast razem wziętych. I tutaj bierzemy pod uwagę, były brane pod uwagę takie sprawy jak gwałty, kradzieże, napady, napady z bronią i tak dalej. Zresztą sprawa jest jasna, jeżeli ktoś tutaj coś zrobi, no to tak naprawdę ma małe w ogóle szanse gdziekolwiek się schować, tak? To jest wyspa, opuścić tą wyspę można tylko na kilka sposobów i to nie cały czas. Dodatek działa tutaj wszystko tak, że no prawie każdy każdego zna w samym Ajaccio, które jest największym miastem Korsyki. Mieszka tutaj przez cały rok jakieś 75 tysięcy mieszkańców, więc to jest malutkie miasteczko. Także bardzo ciężko jest komukolwiek cokolwiek ukryć, jeżeli coś zrobi lub się ukryć, jeżeli to właśnie odwali jakiś numer, tak? Także tak to wygląda. A dzięki temu, że ta renoma Korsyki idzie w świat, po prostu większość osób właśnie tutaj niechcianych trzyma się stąd z daleka i to tutaj wszystkim odpowiada. Dobra, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.